Jesteś właścicielem samochodu z systemem bezkluczykowym i obawiasz się kradzieży? Odwiedź zabezpieczauto.pl i dowiedz się, jak możesz chronić swój samochód przed złodziejami. Zabezpiecz Auto to polski producent nowoczesnego immobilizera Canlog. Zaawansowana technologia i indywidualne podejście gwarantują skuteczność działania także w przypadku aut hybrydowych i elektrycznych. Odwiedź zabezpieczauto.pl i odbierz 10% zniżki na hasło AUTOMOTOVLOG. Cześć wszystkim, witam w kolejnym teście na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was nowego Citroena C4 w wersji Electric. Spędziłem z nim ostatni tydzień, udało mi się wyjechać w bardzo bliską trasę, bo dalej się nadal boję. Pojeździłem po mieście, poładowałem się ze zwykłego gniazdka na szybkich ładowarkach, także mam już sporo przemyśleń na jego temat. Jeśli jesteście ciekawi, standardowo zapraszam na test. Jeśli widzieliście moje pierwsze wrażenia po odbiorze C4, to mówiłem o tym, że to jest najwolniejszy elektryk, z którym miałem do czynienia i od tego sobie zacznijmy. To jest samochód, który ma 136 koni mechanicznych. To nie jest dużo, szczególnie jak na samochód elektryczny, który ja przynajmniej troszkę zakochałem się w tych samochodach, w tym, że one są dynamiczne, ile byście nie jechali, naciskacie gaz i macie pełną moc. I te przyspieszenia, nieważne czy to tak jak mówię jest 20 czy 80 i to, że od razu wbija w Was fotel, to jest coś niesamowitego. W tym samochodzie tego nie ma. I teraz główne pytanie, które ja sobie zadawałem po odbiorze, czy jazda tym samochodem będzie tak samo przyjemna? Odpowiedź brzmi tak, będzie, ale nie ze względu na radość z jazdy pod kątem właśnie dynamiki i przyspieszeń i tak jak jest to w większości samochodów elektrycznych, tylko ze względu na komfort. I to już jest domena nie wersji elektrycznej, tylko po prostu nowego Citroena C4. To jest zdecydowanie samochód dla ludzi. O, przejeżdżam teraz przez tory. Naprawdę to, jak czujecie wyboje, to, jak czujecie dziury, to, jak czujecie jakieś poprzeczne nierówności, to jest w tym samochodzie fantastyczne. To nawet nie jest dobre, bardzo dobre, to jest naprawdę coś niesamowitego. Mimo, że tutaj nie ma już zawieszenia hydro, tak jak to kiedyś bywało w Citroenach, to jest to zrobione w taki sposób, że komfort, komfort i jeszcze raz komfort to jest to, o co chodzi w tym modelu. Jak to połączyć z napędem elektrycznym? Muszę Wam się przyznać, że ja, mimo że jest to kolejny samochód elektryczny, z którym mam do czynienia, ja cały czas mam w głowie to i to mi odbiera największą radość z jazdy elektrykami, ta walka o zasięg, o te uciekające kilometry. Ja troszkę zaraz to jeszcze rozwinę, ale ja się tego nie mogę pozbyć. Na pewno wpływa na to fakt, że ja nie mam domu, w którym mógłbym się podczepić wracając na przykład po pracy i ładować sobie non-stop. Ja mam opcję albo podpinać się gdzieś do kontaktu, gdzieś szukać na przykład w firmie, albo jechać na płatną ładowarkę, która ani nie jest ekonomiczna, no a i po prostu trzeba siedzieć, patrzeć się w sufit przez pół godziny, godzinę, różnie. Także ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jest kolejny model elektryczny, który ja mogę rekomendować tylko i wyłącznie osobom, które mają się gdzie ładować na co dzień, bez żadnego problemu i to nie jest ich jedyny samochód. Nawet bym rzekł, że to przynajmniej drugi, ale optymalnie trzeci do jeżdżenia po mieście. Czemu? No bo ja na przykład w weekendy, jak mam samochody testowe, zawsze robię taką trasę, minimum 200 km. Ten samochód w katalogu ma zasięg 350. Nie wiem, w jakich warunkach można by to było zrobić. Na pewno nie jak jest zimno, korzystacie z ogrzewania, jedziecie te 90 na godzinę. Jest to nie do zrobienia. Wtedy ten zasięg to moim zdaniem około 200 km. Tak jak sprawdziłem, wyjeżdżając gdzieś troszkę za miasto, nie przejechałem tych 100 km w jedną stronę, bo się po prostu bałem, że nie wrócę. Wychodzi mi na to, że ten zasięg to około 200. Kilometry uciekają bardzo szybko i troszeczkę się jeszcze na tym teraz zatrzymam. Spójrzcie na przykład na to. Zrobimy mały eksperyment. Jest przed godziną 8, mamy 84 km zasięgu. Podłączamy się do zwykłego kontaktu, do zwykłej ładowarki i sprawdzimy na koniec dnia pracy, ile kilometrów nam przybędzie. Ładowaliśmy się nawet dłużej niż te standardowe 8 godzin, bo 9,5 i sprawdźmy, jaki zasięg mamy po takim czasie. 276 km, wow! To jest prawie 200 więcej, to naprawdę spoko wynik. Czyli podładowałem się teoretycznie bardzo dużo i 9,5 godziny to jest długo, ale to jest taki dzień pracy powiedzmy, tak? 8-9 godzin. Tylko jest jedna rzecz, której tutaj nie ma na tym filmiku. Jak ruszyłem, to nagle zrobiło się 210 czy tam 220, także to też nie do końca. Drugą rzeczą jest to, że podjeżdżając na przykład do pracy, powiedzmy, że mam 150 km zasięgu, wysiadam z samochodu, wracam do niego za 2 godziny i mam 138. To jest znowu coś, co trzeba założyć. Po nocy zasięg potrafił spadać mi około 20 km, czyli myślałem, że mam 150, przychodzę rano, bo oczywiście nigdzie nie jeżdżąc, jest 130, także to też trzeba założyć. I to jest kolejna rzecz, która jest
świadczy o tym, że to jest samochód dla ludzi, którzy nie będą się tak jak ja cały czas martwić, gdzie ja się i kiedy naładuję, tylko mogą to zrobić bez problemu w każdym momencie. Trzecia rzecz to to, że samochód, ja na przykład jeżdżę codziennie rano 20 km, jeżdżąc w trybie normal, korzystając ze wszystkich urządzeń, które tu są, czyli na przykład ogrzewania, zasięg spadał mi około 50, czyli 20 w jedną, 20 w drugą, powinno mi spaść 40 codziennie, spadało mi około 100. Jest jedna rzecz, którą możecie zrobić, czy w zasadzie dwie, aby temu zaradzić. Po pierwsze, musicie włączyć sobie tryb Eco, który tutaj jest, czyli mamy tryb Eco, normalnie i Sport. I w trybie Eco plus włączona rekuperacja, czyli przycisk B, to jest coś, co ja później robiłem non-stop. Musicie jeździć w tym trybie, aby kilometry, które przejedziecie, były zbliżone do tego, jak spada Wam zasięg. Wtedy się to w miarę pokrywa, tyle że samochód w trybie Eco tych przyspieszeń nie ma już kompletnie, a tryb B to jest faktycznie, wiecie o co chodzi, to jest po prostu odpuszczając gaz, mamy samochód przyhamowuje i się tym samym ładuje, ale ja zdecydowanie też potwierdzę swoje obserwacje z innych aut. To jest tryb średnio przyjemny dla pasażera, bo troszkę nienaturalnie samochód zachowuje się dla niego, bo pasażer myśli, że wy hamujecie, gdy faktycznie robi to samochód, a wy tylko odpuściliście trochę gaz. Także jeżdżąc samemu jest spoko, jeżdżąc z kimś, ja tak nie lubię jeździć z pasażerem, jak jadę w trybie B, o tak, może wy będziecie lubili. Tylko tu znowu rodzi się pytanie, czy kupujecie samochód elektryczny po to, żeby bać się naciskać gaz? No na pewno nie i zakładam, że te osoby, które faktycznie się na taki samochód zdecydują, po prostu mają dom albo możliwość non-stop ładowania się. Zwróćcie też uwagę, że ładowanie z gniazdka pod kątem ekonomii jest opłacalne, ale na przykład zobaczcie tego screena. Ja się tu ładowałem 15 minut, zasięg wzrósł mi jakieś 40 czy 50 km, zobaczcie ile zapłaciłem. Także zdecydowanie musicie mieć dom. A wracając do samochodu. Tak jak mówiłem, 136 koni, 9,5 do setki katalogowo. Musicie zatem założyć, że jest to samochód do naprawdę spokojnego, komfortowego, bardzo komfortowego przemieszczania się w dużej mierze po mieście. Co to jest za samochód wielkościowo? Bo szczerze mówiąc, C4, co to jest C4? C4 kojarzy Wam się z kompaktem. Czy to jest kompakt? No chyba nie, dlatego że jest to samochód podniesiony. Łatwiej się do niego wsiada, pozycja jest wyższa niż, nie wiem, w Corolli czy w Golfie. Także samochód wyższy ma bardzo dużo miejsca nad głową i jeszcze więcej na nogi z tyłu. Zobaczcie, ja siedzę sam za sobą, czyli na 182 cm i miejsca na kolana mam mega dużo. Także bardzo przestronne auto. Bagażnik 380 litrów. Także może bez szału, ale myślę, że taki standard na taką wielkość samochodu. Mamy tutaj też trochę miejsca pod podłogą, która na przykład w wersji elektrycznej przydaje się na kabel, który trzeba ze sobą raczej wozić. Na bagażnik bym nie narzekał, jest, że tak powiem, tak standardowo. Pokazywałem też troszeczkę w pierwszych wrażeniach, jak już jesteśmy wewnątrz pojazdu. Ekran, który macie przed sobą, no jest mniejszy od telefonu, także też taka śmieszna rzecz, ciekawostka. Multimedia, obsługa jak to w Citroenach, jak znacie Citroeny, to nie będziecie tutaj zagubieni. To, co ja zawsze zwracam uwagę, jak wiecie, to audio. Gra ono w porządku. Nie tak, żeby mi kopara opadła, ale jest ok, jest do przeżycia. No i oczywiście ogromny plus, mamy tutaj fizyczne pokrętła do sterowania klimatyzacją, także wow, jest szał. Nowoczesny samochód, elektryka, są pokrętła, szaleństwo i pełen szacun. A na przykład z ciekawostek, jak wrzucicie sobie Eco, no to tak średnio działa to ogrzewanie, także troszkę minus jazdy w tym trybie, na przykład tak jak teraz, jak jest chłodniej. To za co muszę bardzo pochwalić jeszcze C4, to, że i właśnie łączy się to z komfortem jazdy, jest mega dobrze wyciszona. Co prawda ja nie miałem okazji tym samochodem pojeździć jakoś mega szybko, bo w ogóle katalogowa maksymalna prędkość, no strzelcie jaka jest, 150 na godzinę, max. Ciekawy jestem, ile się pomyliliście. Także nie jest to dużo, no oczywiście elektryki mają tą prędkość maksymalną mniejszą. Ja z taką prędkością za bardzo nie jeździłem, bo to nie jest samochód do takiej jazdy. Jeżdżąc tymi prędkościami 80, 90, 100 jest bardzo cicho. Także pod tym względem tutaj też pełen szacun i kolejna rzecz wpływająca na ogromny komfort, jaki daje Wam ten samochód. Oczywiście też pewnym komfortem może być to, jeśli ktoś z Was nie wie, elektrykiem ja na przykład codziennie do pracy jadę sobie bus pasem, także to jest mega fajna rzecz. Oczywiście część kierowców jeszcze się patrzy i stuka w czoło, czemu jadę bus pasem. No jadę, bo mogę, a druga rzecz, staję sobie na parkometrach czy w miejscach w centrum, tam gdzie musicie normalnie zapłacić. Ja robię to za darmo, także jak pracujecie gdzieś w centrum, bardzo fajny patent. Co do środka i materiałów, o których strach mówić znowu, ale powiem, bardzo przyjemne w dotyku, one są miękkie. To co mi się podoba,
tutaj macie półkę na telefon i ładowanie indukcyjne i bardzo fajnie, że nawet go wkładając macie drugą półkę, w której możecie sobie powkładać jakieś pierdoły. Miejsce na kubki jest też bardzo duże i to, co jest dziwne tutaj, czyli coś innego, to patrzcie na to. W wyższych wersjach wyposażenia możecie sobie tutaj przyczepić tablet. Nie wiem w sumie, kto i po co będzie z tego korzystał. Może sobie tutaj stać. Zastanawiałem się, czy to jest coś, z czego jako pasażer bym korzystał. Nie wiem, ale może są osoby, które to robiły, także jak przydało się to Wam do czegoś, to dajcie znać. Mi się wydaje, że to jest bardziej gadżet, ale coś ciekawego, coś innego. I też ciekawa rzecz, czyli to, chciałem powiedzieć klamka, bo ja cały czas za to łapię jako uchwyt, bo to się rzuca w oczy, a to jest tylko taki, nie wiem, pasek, czy jak to nazwać, no nie złapiecie tutaj, ale też taka ciekawostka. No i zewnątrz. Ja sobie przez tydzień nie wyrobiłem zdania, czy ten samochód jest bardzo ładny, czy bardzo dziwny, czy w ogóle nieładny, nie wiem. Na pewno musicie wiedzieć jedno. Mega zwraca na siebie uwagę wszystkich dookoła i będziecie na siebie zwracać uwagę jeżdżąc tym samochodem. Już nieważne, czy to elektryk, tu wiadomo, dochodzi zielona tablica, więc to jest jeszcze jeden element. Ale miejcie taką świadomość, że jak czy to lubicie, czy nie, mi się to potwierdziło po tygodniu jazdy, bardzo dużo osób się patrzy na to auto. No jest narysowane na pewno inaczej. Zobaczcie światła z tyłu, czy w ogóle cały tył, no to jest najbardziej takie inne, bo przód jest troszkę bardziej standardowy, jak to w Citroenach. Moim zdaniem przód jest mega ładny. Podobają mi się też światła, które swoją drogą działają oczywiście bardzo dobrze, jak to LEDy dzisiaj, ale tył dość, myślę, że on będzie do przyzwyczajenia i pytanie, jak będziemy go odbierali za rok, jak już się na niego opatrzymy, bo to będzie pewien wyznacznik, czy narysowali go właśnie fajnie, czy tylko inaczej. Ja na ten moment jeszcze werdyktu wydać nie umiem. I też z takich ciekawostek, na przykład tu jest cała masa lakieru Piano Black, co się rzadko zdarza raczej na kierownicach i naprawdę tego jest bardzo dużo, plus tutaj, ale co ciekawe, on nie jest porysowany za bardzo, więc samochód ma 3000, może dlatego, ale ja odbierałem z salonu samochody z Piano Black i one już były porysowane od patrzenia w zasadzie, więc na razie tego nie stwierdziłem, no ale może będzie trzeba na to troszkę uważać. Jeszcze słowo na o zegarach, bo też się nie zatrzymałem. Ten ekran jest mały, ale trzeba tutaj oddać projektantom, że na tak małej powierzchni upchnęli wszystko to, co jest najważniejsze. Tu no wiadomo, nie ma obrotomierza, prędkościomierz wyświetla się cyfrowo, ale na przykład ja nie lubię, jak macie gdzieś bardzo po lewo, na przykład wskazanie ograniczenia prędkości, a wasz prędkościomierz, ile faktycznie jedziecie, gdzieś jest odsunięty. Tu jest wszystko koło siebie, więc od razu widzicie to, co chcecie zobaczyć. Także to jest bardzo duży plus tego małego, ale czytelnego, moim zdaniem, wyświetlacza. No i główne pytanie, jak zwykle na końcu, ile to kosztuje? Ceny startują od 135 tysięcy do 150 kilku za najwyższą wersję wyposażeniową. To jest jeden z lepiej wycenionych elektryków. Oczywiście nowe samochody wszystkie są drogie, ja to mówię przy każdym teście, elektryki są już mega drogie i to też jest kupa pieniędzy, bo to nie jest wielki samochód, ale nie jest to też mały samochód, tak jak zdarzają się bardzo malutkie samochody elektryczne kosztujące niewiele mniej. Także tutaj za te 140 tysięcy możecie wejść już w świat prądu, świat elektryki, jednocześnie zachowując wymiary, w sumie nie wiem czego, bo tak jak powiedziałem, to nie jest kompakt, nie jest SUV, crossover, czyli crossover na wszystko możemy powiedzieć, tak? Bo to jakieś połączenie różnych rzeczy. Także ten chyba crossover, bardzo przestronne auto, za 140-150 tysięcy, pełen elektryk. Dziwnie to brzmi, szczególnie dla mnie, jak sam słyszę, co mówię, ale jest całkiem w porządku wyceniony. Odnosząc oczywiście do obecnych cen i obecnych rywali. To, co jeszcze też zapomniałem, a teraz na to spojrzałem, to fotele. Bardzo wygodne. Pytanie, jak one by się wspisywały w długiej trasie, no ale jak już sam wcześniej powiedziałem, bałbym się jechać w tą długą trasę, także na taką codzienną jazdę w mieście super sprawa. Naprawdę bardzo wygodne, oczywiście to zero wrażeń z dynamiki i one nie są po to, że mają trzymać, jak będziecie wchodzić na ręcznym, na zakrętach, bo nie po to jest ten samochód, a do codziennej jazdy są bardzo wygodne. Naprawdę ten samochód, jak będziecie gdzieś widzieli na ulicy, czy gdzieś w teście, zapamiętajcie, wygoda, wygoda, komfort i jeszcze raz komfort. To jest to, dlaczego jak ktoś jedzie C4, którą widzicie, to pamiętajcie, że jest duża szansa, że właśnie dlatego go kupił. Bo ten samochód naprawdę daje komfort jak samochody 2-3 klasy wyżej.
No dobra, dajcie znać, co sądzicie o nowej C4 i co sądzicie o samochodach elektrycznych, bo nie uciekniemy od tego tematu, co byśmy nie robili. Dajcie znać, czy jeździliście już w ogóle jakimś samochodem elektrycznym, jak wasze wrażenia. Czy taka przyszłość motoryzacji jest fajna, czy może to jest lipa. Ja ten ostatni tydzień na pewno będę wspominał bardzo miło, bo to jest bardzo przyjemny samochód. Ma oczywiście to, co mają samochody elektryczne, to nie dotyczy C4, ale te wszystkie ograniczenia dotyczące samochodów elektrycznych C4 też dotyczą. Tyle też jeszcze takie słowo, ja się nagadałem o tym zasięgu. Jak ktoś naprawdę kupuje taki samochód, to wydaje mi się, że czy ten samochód ma 200 czy 350 km zasięgu, to nie ma żadnego znaczenia, bo nim i tak się nie jedzie do Chorwacji, a wracając do domu po prostu trzeba się podpiąć do kontaktu i się naładować, żeby następnego dnia te 80-100 km pojeździć i tyle. To nie jest samochód do niczego więcej, przynajmniej dzisiaj, przynajmniej przy naszej infrastrukturze, jeśli chodzi o ładowarki i tym, ile czasu potrzeba, jak technologia pozwala dzisiaj naładować takie auto. Także dla grupy docelowej, osób, które chcą samochód elektryczny, to zdecydowanie model warty rozważenia, mimo braków mocy. Jak chcecie samochód do mega dynamicznej jazdy, to zapomnijcie o C4. Jeśli to ma być auto do codziennego przemieszczania się, świetny wybór. To co, jeśli dotrwaliście do końca, to serdeczne dzięki. Wpadajcie do mnie na Instagram, jak chcecie zobaczyć, jakim autem aktualnie jeżdżę, bo tamte informacje będą najbardziej aktualne, tam też możemy sobie pogadać, jak macie jakieś pytania, także Instagram, Automoto Vlog. A ja żegnam się z Wami dzisiaj, zapraszam na kolejne testy. Trzymajcie się, cześć!